toaletowy, którego używamy przez rok na całym świecie, mógłby okrążać planetę co 2 minuty, albo rozciągać się w tę i z powrotem od Ziemi do Słońca co 10 dni, albo pokryć obszar większy niż 2 powierzchnie Francji. Przecież jeszcze 30 lat temu papier toaletowy był produktem deficytowym w Polsce. Ocenia się, że produkuje się u nas rocznie, że tak powiem, na głowę 7 rolek papieru toaletowego. Ale to teoria, bo rozkład papieru na mapie kraju jest nierównomierny. Najwięcej będzie go tam, gdzie się go produkuje. W warszawskim 7 rolek papieru rocznie na głowę, wałbrzyskim, jeleniogórskim po 4 rolki, ale już mieszkańcy radomskiego będą mogli kupić w wolnej sprzedaży tylko 0,07 rolki, to jakieś 2 metry na osobę rocznie. Statystycznie przeciętny człowiek zużywa co najmniej 57 listków papieru w czasie dnia i 27 rolek rocznie. W przeliczeniu daje to aż 384 drzewa w czasie ludzkiego życia. W tym czasie drzewa te mogłyby pochłonąć dwutlenek węgla z samochodu, którym z jakiegoś powodu chcielibyśmy objechać równik 400 razy. Według Organizacji Badań Środowiskowych ogólnoświatowa produkcja papieru toaletowego powoduje wycinkę około 27 tysięcy drzew dziennie, co daje prawie 9 milionów drzew rocznie, które spływają w toalecie jako makulatura. Niepokojące jest to, że użycie nierecyklingowanego papieru toaletowego stale rośnie, szczególnie w krajach rozwijających się. Puszystos ma swoją cenę. Miliony ściętych drzew. Turystykę, lipa, komunikaty, świerki jak zimowe kwiaty. W 2005 roku organizacja monitorująca stan lasów co kilka lat na całym świecie ogłosiła, że rocznie średnio tracimy około 13 milionów hektarów lasów, a z każdym precz dodatkiem ich żywicą krwawie. Z czego 6 milionów pochodzi z lasów pierwotnych, jednych z najbardziej biologicznie zróżnicowanych systemów na świecie. Wylesianie jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do globalnej zmiany klimatu. Organizacja NRDC mówi, że papier toaletowy, choć jest przyczyną zaledwie 15% wylesienia, to każda branża skupiona na dziewiczych produktach z drewna jest winna. Dziewicze włókno nie jest optymalnym źródłem włókien do jednorazowych produktów papierowych, mówi ekspert z NRDC. Zamiast tego jednorazowe produkty papierowe powinny być wykonane z włókien pochodzących z recyklingu, które całkowicie unikają wpływu na lasy. Jednak drzewa są tylko częścią problemu. Produkcja nierecyklingowanego papieru pochłania duże ilości wody. Eksperci szacują, że każda rolka pije około 140 litrów wody. Równie dobrze po każdej toalecie można by brać kąpiel w wannie, zakładając, że na toaletę zużywamy całą rolkę papieru. Co więcej, niektórzy producenci używają do wybielania papieru toaletowego wybielaczy na bazie chloru, który uwalnia do środowiska toksyczne zanieczyszczenia i dioksyny, które powiązane są m.in. z nowotworami, zaburzeniami endokrynnymi, odpornościowymi i rozrodczymi. Co prawda sytuacja polepszyła się od lat 90. XX wieku, kiedy to Agencja Ochrony Środowiska ustaliła bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące bielenia papieru chlorem, jednak firmy znalazły swoje obejścia. Firmy opracowały metody wytwarzania bez użycia chloru, w skrócie ECF, w których zamiast pierwiastkowego chloru stosuje się pochodne chloru, przede wszystkim dwutlenek chloru. ECF radykalnie zmniejsza potencjał tworzenia dioksyn, ale nie eliminuje go całkowicie. Jest to produkt, którego używamy średnio przez mniej niż 3 sekundy, a ekologiczne konsekwencje z jego produkcji są gigantyczne. Alternatywą dla białego papieru jest papier pochodzący z recyklingu. Według danych Uniwersytetu Colorado, 1 tona recyklingowanego papieru oszczędza 90 849 litrów wody, 1682 kg drewna, zużywa o 64% mniej energii i o 50% mniej wody potrzebnej do wyprodukowania. Wytwarza o 74% mniej zanieczyszczeń powietrza. Oszczędza 17 drzew i tworzy 5 razy więcej miejsc pracy w porównaniu do 1 tony papieru z pulpy z dziewiczego drewna. Bardzo ważne jest przy wyborze papieru sprawdzenie, ile dokładnie procent papieru pochodzi z recyklingu. Przy okazji najlepiej wybierać papier ze znaczkami TFC i PCF. Te symbole oznaczają, że w produkcji papieru nie użyto chloru ani jego pochodnych. Tutaj przykład papieru z Lidla z certyfikatem FSC z recyklingu. Na oficjalnej stronie organizacji znalazłam informację, że etykieta oznacza, że całość drewna lub papieru, z którego wykonano produkt, pochodzi z materiałów odzyskanych.
chciałabym Was gorąco zachęcić do ignorowania reklam, które mówią, że potrzebujemy super białego, oślepiającego, ekstra puszystego papieru, który daje nam złudne wrażenie luksusu, na które możemy sobie pozwolić. No właśnie, czy możemy? Kiedy przyjdzie Ci dokonać wyboru, czy wybrać papier dłuższy, krótszy, szerszy, węższy, biały, czy pochodzący z recyklingu, pachnący rumiankiem czy lawendą, pamiętaj, że papier toaletowy jest przede wszystkim do... Chciałabym Was gorąco... Jeszcze raz.